W łączności z Maryją, Matką Bolesną, przejdziemy, o Jezu, tę drogę krzyżową, którąś odbył, aby dokonać odkupienia naszego na Kalwarii. Obyż rozważanie tych głównych tajemnic męki Twojej napełniło serca nasze skruchą za grzechy i wdzięcznością za wielką ku nam miłość Twoją. Stacja pierwsza. Pan Jezus na śmierć skazany. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. Pan nasz Jezus Chrystus słyszy wyrok śmierci. Piłat, który miał być sędzią sprawiedliwości, który miał pilnować, aby tylko sprawiedliwość działa się w rzymskim imperium, umywa ręce i wydaje niesprawiedliwy wyrok. I w ten właśnie sposób stworzenie wydaje wyrok śmierci na swojego Stwórcę, umywając ręce. W ten właśnie sposób ten najważniejszy sędzia w tym najważniejszym postępowaniu sądowym w dziejach ludzkości wydaje wyrok, o którym wie, że jest niesprawiedliwy i umywa ręce. Rozważajmy w tej stacji Drogi Krzyżowej, jak łatwo przychodzi nam oczyszczać się z naszych grzechów. Jak łatwo przychodzi nam tłumaczyć sobie, że wcale to aż tak złe nie było. Jak łatwo przychodzi nam usprawiedliwiać nas samych przed nami samymi. Prośmy Pana naszego Jezusa Chrystusa w tej stacji Drogi Krzyżowej, aby nas chronił przed zakłamaniem, aby nas chronił przed nieustannym usprawiedliwianiem się przed nami samymi, abyśmy potrafili naprawdę do naszych grzechów się przyznać. Miserere nostri Domine. Fidelium anime per misericordiam Dei requiescant in pace. Stacja druga. Pan Jezus przyjmuje krzyż na swe ramiona. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. Przed chwilą słyszeliśmy niesprawiedliwy wyrok, jaki stworzenie wydaje na swojego Stwórcę. Teraz widzimy, jak Stwórca na to reaguje. Wyciąga swoje ramiona ochoczo, aby objąć drzewo krzyża. Wyciąga swoje ramiona, aby przyjąć te belki, które jemu zadadzą cierpienie i śmierć. Te belki, które będzie musiał dźwigać w skwarze dnia, aż na samą Golgotę. Wyciąga swoje ramiona do cierpienia, bo wie, że z tego cierpienia będzie życie, że to cierpienie zaowocuje życiem dla nas wszystkich, że to umożliwi nam tak proste oczyszczenie z naszych grzechów. Prośmy Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyśmy w każdym cierpieniu potrafili dostrzec krzyż, a więc narzędzie zbawienia. Miserere nostri Domine.
fideli manibe per misericordiam Dei requiescant in pace. Stacja trzecia. Pan Jezus upada pod ciężarem krzyża. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. Przed chwilą Pan Jezus ochoczo wyciągnął swoje ramiona, aby objąć drzewo krzyża. Ale już na samym początku krzyż okazuje się tak ciężki, że Pan Jezus chwieje się pod jego ciężarem i upada. Tak samo i my bardzo często, nawet w dobrych postanowieniach, po pierwszym zapale tak łatwo nam przychodzi, aby upaść, aby porzucić nasze dobre postanowienia, aby porzucić naszą walkę z grzechem, aby upaść w jakieś grzechy ponownie. Pan nasz Jezus Chrystus jednak oczywiście podnosi się, dźwiga ten ciężar krzyża i rusza w dalszą drogę. Prośmy Pana naszego Jezusa Chrystusa w tej stacji drogi krzyżowej o niezniechęcanie się, o niezniechęcanie się porażkami, o niezniechęcanie się upadkami. Miserere nostri Domine. Et fidelium anime per misericordiam Dei requiescant in pace. Stacja czwarta. Pan Jezus spotyka swoją matkę. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. Od razu po pierwszym upadku śpieszy do Pana naszego Jezusa Chrystusa Jego Najświętsza Matka, aby wspomóc go tak dobrze, jak tylko potrafi. Z jakim bólem i z jaką miłością patrzy na jego ukoronowaną cierniami głowę, na ubiczowane plecy, na całe ciało, które ugina się pod ciężarem krzyża. Przynajmniej tym miłującym spojrzeniem próbuje Pana Jezusa wesprzeć. Prośmy w tej stacji drogi krzyżowej Najświętszą Maryję Pannę, aby ona zawsze śpieszyła nam ku pomocy. I prośmy ją jeszcze bardziej, żebyśmy my zawsze potrafili z tej pomocy skorzystać, bo ona zawsze przy nas będzie, tylko chodzi o to, żebyśmy my zawsze potrafili ją przy nas dostrzec. Miserere nostri Domine. Fidelium anime per misericordiam Dei requiescant in pace. Thank you.
Stacja piąta. Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi. Adoramus te Christe benedicimus tibi. W tym momencie, kiedy Pan nasz Jezus Chrystus potrzebuje pomocy, nie ma przy Nim Jego apostołów, nie ma przy Nim Jego uczniów. Najświętsza Maryja Panna pomogła, jak potrafiła. Teraz jednak potrzeba kogoś, kto na swoje barki weźmie ten ciężar krzyża i razem z Panem Jezusem będzie go dźwigał. Trzeba przymuszać kogoś obcego. To jest bardzo symboliczne. Podobnie jest z nami. Gdy stajemy w obliczu krzyża, nagle jakbyśmy zapomnieli o tym, że jesteśmy uczniami Pana Jezusa. Nagle jakbyśmy już nie pamiętali, czym jest Krzyż Święty. Nagle jakbyśmy już nie pamiętali męki Pana Jezusa i do czego ten krzyż służy. Nagle wydaje nam się on zwykłym cierpieniem, bez sensu i celu. Szymon z czasem, gdy dźwiga krzyż, rozpoznaje, że ten skazaniec nie jest zwykłym skazańcem. Rozpoznaje w jego pokoju, w jego miłości, w jego spokoju coś niezwykłego. Prośmy Pana naszego Jezusa Chrystusa, aby On nauczył nas dźwigać krzyż, nawet jeśli na początku będziemy się przed Nim bronili, nawet jeśli na początku będziemy próbowali przed Nim uciec, nawet jeśli na początku nie będziemy chcieli Go przyjąć. Prośmy Pana Jezusa, aby On nas oświecał, aby On nam pokazywał, do czego ten święty krzyż służy. Miserere nostri Domine. Et fidelium anime per misericordiam Dei requiescant in pace. Stacja szósta. Weronika ociera twarz Jezusowi. Adoramus te Christe benedicimus tibi. Weronika. To imię jest symboliczne. Oznacza ono prawdziwy obraz. Prawdziwy obraz, który odbił się na jej chuście. Ta scena pokazuje nam, że ten, kto wypełnia uczynki miłości bliźniego, upodabnia się do Pana naszego Jezusa Chrystusa. W tej stacji pragniemy naśladować tą mężną niewiastę, która nie zważając na okrzyki tłumu, na rzucane kamienie, na rzucane wyzwiska, przedziera się przez ten dziki tłum, aby Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi otrzeć twarz. Może się wydawać, że przy takim cierpieniu otarcie twarzy niewiele zmieni. Ale ten, kto miłuje, ten oto nie pyta, na ile to coś zmieni, ale robi po prostu to, co może. Prośmy Pana naszego Jezusa Chrystusa w tej stacji Drogi Krzyżowej o prawdziwą miłość bliźniego, o prawdziwą miłość, która wynika z miłości do Pana naszego Jezusa Chrystusa, o prawdziwą miłość, która przede wszystkim duszę do zbawienia doprowadzić pragnie. Miserere nostri Domine. Miserere.
et fidelium anime per misericordiam Dei requiescant in pace. Stacja siódma. Pan Jezus upada po raz drugi. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. Jesteśmy dokładnie w połowie drogi krzyżowej. Połowa to jest taki moment, w którym początek jest już daleko, ale koniec jest równie daleko. I tak w tym czasie, gdy już coś zaczęliśmy, od jakiegoś czasu coś robimy, walczymy na przykład z jakimś grzechem i już walka trwała, ale końca jeszcze nie widać. W takim momencie jesteśmy narażeni na szczególne pokusy. W Starym Testamencie mówiono o demonie południowym, o tym demonie, który dręczy człowieka, szczególnie właśnie w połowie drogi. Po to, żeby zniechęcić, po to, żeby pokazać, że jeszcze tak daleko, zobacz, jak do tego celu daleko, już tyle się namęczyłeś, a cel wciąż jeszcze jest tak odległy. Pan nasz Jezus Chrystus upada po raz drugi i cel jest jeszcze daleko, ale podnosi swoje oczy, widzi to miejsce kaźni, widzi Golgotę, na którą zmierza i miłość, miłość do nas. Pragnienie naszego wiecznego zbawienia sprawia, że się podnosi i chce wypić ten kielich goryczy do samego końca. Prośmy Pana naszego Jezusa Chrystusa w tej stacji drogi krzyżowej o wytrwałość. Miserere nostri Domine. Et fidelium anime per misericordiam Dei requiescant in pace. Stacja ósma. Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. Chwilę po drugim upadku Pan nasz Jezus Chrystus dopiero co się podniósł, a już rozpoczyna pocieszać innych. Nie jest to jednak takie banalne pocieszenie. Pan Jezus nie mówi im po prostu, że będzie dobrze. Wręcz przeciwnie. Mówi im, że będzie źle. Ale mówi im również, co mają zrobić. Mają płakać nad sobą i nad swoimi grzechami. Po to, aby wykorzystać tą mękę Pana Jezusa, po to, aby skorzystać z tych owoców odkupienia, po to, aby w tej najważniejszej godzinie, w godzinie śmierci i w godzinie sądu, stanąć czystym przed swoim Stwórcą. A więc jest to prawdziwa pociecha, która wskazuje na prawdziwe rozwiązanie najważniejszych problemów. Gdy rozważamy tą stację drogi krzyżowej, pamiętajmy o tym, co jest tutaj najważniejsze. Nie o wzruszenia nam tutaj chodzi, ale o prawdziwą miłość, która będzie się realizowała w mocnym pragnieniu poprawy,
w mocnym pragnieniu walki z grzechem, w mocnym pragnieniu wykorzystania tych owoców męki Pana naszego Jezusa Chrystusa. Miserere nostri Domine. Fidelium anime per misericordiam Dei requiescant in pace. Stacja dziewiąta. Pan Jezus upada po raz trzeci. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. Trójka to liczba pełni. Trzeci upadek Pana Jezusa symbolizuje pełnię Jego męki, pełnię Jego poniżenia. Tuż przed samym końcem Jego drogi upada. Chwieje się pod ciężarem krzyża i upada. Ciężki krzyż przygniata Pana Jezusa do ziemi. Korona cierniowa jeszcze głębiej pod wpływem tego upadku wbija się w Jego głowę. Tak blisko już końca, ale jeszcze tak daleko. Pan nasz Jezus Chrystus podnosi się jednak ponownie. Pragnie dokończyć dzieła, pomimo tego, że jeśli patrzeć tylko na poziom naturalny, już dawno powinien był umrzeć. On jednak pragnie dopełnić dzieła, pragnie dojść do samego końca, wypić kielich goryczy do samego końca. Prośmy Pana Jezusa w trakcie tej drogi krzyżowej o łaskę wytrwania do samego końca. To jest szczególna łaska, o którą trzeba się modlić. O to, aby nie ustać w drodze. O to, aby w godzinie śmierci się nie zachwiać wtedy, kiedy zły duch podejmie szczególne próby, żeby w tym ostatnim momencie, w tą ostatnią godzinę, w tą ostatnią bitwę jeszcze spróbować zwyciężyć. Prośmy Pana naszego Jezusa Chrystusa, który po raz trzeci podnosi się ze swojego upadku, abyśmy my w ostatnią naszą godzinę, w godzinę śmierci, wytrwali przy Nim. Miserere nostri Domine. Et fidelium anime per misericordiam Dei requiescant in pace. Stacja dziesiąta. Pan Jezus z szat obnażony. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. Korowód dochodzi do celu. Pan nasz Jezus Chrystus umęczony, zakrwawiony, ukoronowany cierniem, dochodzi na miejsce swojej śmierci. Tam czeka go kolejny ból, kolejne upokorzenie. Szaty, które przywarły już do krwawiących ran, zostają z niego zerwane. Pan nasz Jezus Chrystus w tym momencie w sposób szczególny pokutuje za grzechy przeciwko czystości, przeciwko skromności.
rozważając, jak Bóg człowiek boleśnie i upokarzająco zostaje odarty z szat przed swoim ukrzyżowaniem, prośmy Pana naszego Jezusa Chrystusa o łaskę zachowania czystości. Miserere nostri Domine. Fidelium anime per misericordiam Dei requiescant in pace. Stacja 11. Pan Jezus przybity do krzyża. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. Usłyszmy te kolejne głuche uderzenia. Uderzenia młota o gwoździe. Gwoździe przebijające z kolejnym ciosem ciało Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przebijające najpierw Jego dłonie i nogi, później wbijające się w drzewo krzyża. I rozważmy, jak Stwórca świata nie może się nawet w swojej ludzkiej naturze swobodnie poruszyć. Rozważmy, jak te dłonie, które błogosławiły, zostają przebite gwoźdźmi. Rozważmy, jak te nogi, które śpieszyły, aby nieść tą dobrą nowinę, zostają przybite do drzewa krzyża. Rozważmy to i prośmy Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyśmy potrafili razem z Nim pokutować. Abyśmy i my potrafili złożyć jakąś ofiarę dla zbawienia dusz naszych i naszych bliskich. Prośmy Pana Jezusa, aby tak jak On pozbawił się możliwości nawet swobodnego poruszania się, abyśmy my, którzy tak wrażliwi jesteśmy, żeby tylko nic nam nie odebrano, żeby tylko nie odebrano nam chociaż jakiejś drobnej części tego, co nam przysługuje, abyśmy my potrafili naprawdę zrozumieć krzyż. Miserere nostri Domine. Fidelium anime per misericordiam Dei requiescant in pace. Stacja 12. Pan Jezus umiera na krzyżu. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. Około godziny 3:00 Pan nasz Jezus Chrystus, wisząc na krzyżu, zawołał głosem wielkim: dokonało się. Skłonił głowę i wyzionął ducha. Wszystko w tym krótkim opisie jest ważne. Zawołał głosem wielkim. Nigdy ukrzyżowani tak nie umierają. Osoba ukrzyżowana zawsze dusi się w momencie swojej śmierci. Skurcze mięśni doprowadzają do uduszenia się i w ten sposób
ten człowiek już nie ma siły nic powiedzieć. Dalej, Pan nasz Jezus Chrystus nie najpierw wyzionął ducha, a później skłonił głowę, ale najpierw skłonił głowę, a dopiero później ducha wyzionął, jakby dawał przyzwolenie śmierci, żeby się do Niego zbliżyła. I słusznie, że Stwórca musi ten znak dać. Musi dobrowolnie swoje życie oddać, musi pozwolić, aby jego dusza oddzieliła się od ciała. I ten ostatni punkt tej męki, sama śmierć, nie omija Pana naszego Jezusa Chrystusa. Do samego końca dźwiga On ciężar tego krzyża, do samej śmierci. I ten los człowieka, oddzielenie duszy od ciała, i to Pan nasz Jezus Chrystus przyjmuje jako pokutę. Patrząc, jak dawca życia umiera na krzyżu, po to, aby nas życiem obdarzyć, aby nas życiem wiecznym obdarzyć, prośmy Pana Jezusa, abyśmy potrafili i my nasze życie oddać, aby to życie wieczne otrzymać. Miserere nostri Domine. Et fidelium anime per misericordiam Dei requiescant in pace. Stacja 13. Pan Jezus zdjęty z krzyża. Adoramus te Christe benedicimus tibi. Umęczone ciało Pana Jezusa zostaje zdjęte z krzyża i oddane Jego Najświętszej Matce. Spójrzmy, z jaką miłością i z jakim bólem Najświętsza Maryja Panna patrzy na to okaleczone ciało swojego Syna. Najświętsza Maryja Panna pod drzewem krzyża. Niczym nowy Adam i nowa Ewa pod nowym drzewem życia. Skutkiem zerwania owocu z drzewa poznania dobrego i złego był grzech pierworodny. Aby wyzwolić ludzi z tego stanu, potrzeba było, aby Pan nasz Jezus Chrystus dźwigał ten ciężar, dźwigał ten krzyż. I tak jak w raju rosło to pierwsze drzewo życia, to drzewo, które zapewniało nieśmiertelność pierwszym rodzicom, tak na Kalwarii to nowe drzewo życia, drzewo pokuty, drzewo życia poprzez śmierć zostało ustanowione, gdzie Bóg sam życie swoje oddał, abyśmy my mogli odzyskać życie wieczne. I Najświętsza Maryja Panna, która całą tą drogę przeszła razem ze swoim Synem, która przecież jak każda matka w swoim sercu cierpiała być może bardziej, widząc, jak jej Syn zostaje umęczony. Prośmy w tej stacji Drogi Krzyżowej Najświętszą Maryję Pannę, abyśmy my potrafili z tych owoców życia wiecznego, z tych owoców krzyża skorzystać. Miserere nostri Domine. Fidelium anime per misericordiam Dei requiescant in pace. Amen.
Stacja 14. Pan Jezus złożony do grobu. Adoramus te Christe benedicimus tibi. To już koniec drogi krzyżowej. Ciało Pana naszego Jezusa Chrystusa zostaje pośpiesznie namaszczone i złożone do grobu. Kamień przed wejściem do grobu zostaje zatoczony. Żałobnicy z bólem w sercu odchodzą. Dla uczniów wydaje się być to koniec. Widzimy, jak oni później odchodzą z Jerozolimy, przytłoczeni cierpieniem, mówiąc, a myśmy myśleli, że On przywróci Królestwo Izraela. Tylko Najświętsza Maryja Panna niezłomnie wierzy, że zgodnie z tym, co Pan Jezus powiedział, po 3 dniach powstanie z martwych. Tylko ona jest tego pewna. Tylko ona zachowała w tym czasie prawdziwą nadzieję. Prośmy ją, aby nauczyła nas tej wiary i nadziei, która jest tak niezłomna, która nawet wtedy, gdy wszystko wydaje się stracone, wciąż jeszcze jest silna i niezłomna. Miserere nostri Domine. Et fidelium anime per misericordiam Dei requiescant in pace. Za pobożne uczestnictwo w drodze krzyżowej można uzyskać odpust zupełny. Warunkiem standardowo jest modlitwa w intencjach papieskich. W tych właśnie intencjach pragniemy się teraz krótko pomodlić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Albo w czym zasłucił.